Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Najbliższe kilka odcinków to będą odcinki zainspirowane cytatami. Tak się akurat złożyło, że wpadły mi w ucho pewne myśli, pewne sentencje, które zainspirowały mnie do tego, żeby nagrać najbliższe kilka odcinków. I jedną z pierwszych jest cytat, sentencja, którą powiedziała Eleanor Roosevelt. Powiedziała, żeby każdego dnia robić jedną rzecz, która cię przeraża. Jest to niesamowite. Niesamowity cytat niesie niesamowitą siłę. Bo zobacz, jeżeli codziennie będziesz pokonywać swoje lęki, swoje obawy, to myślę, że dużo więcej możesz osiągnąć. Jeżeli będziesz szedł codziennie, powiedzmy, na łatwiznę, wykonywał tylko i wyłącznie rzeczy, które przychodzą ci łatwo, które cię cieszą, które powodują, że nie towarzyszy ci lęk, stres, to czy tak naprawdę rozwijasz się, czy żyjesz tylko w tej sferze tak zwanego komfortu? W sferze bezpiecznej, gdzie wszystko jest znane, nic ci nie grozi. A zobacz, kiedy każdego dnia będziesz wykonywać jedną rzecz, która cię przeraża, to będziesz wychodzić z tej strefy komfortu. Będziesz uczyć się siebie na nowo, będziesz poznawać swoje możliwości, ile jeszcze jesteś w stanie osiągnąć, ile jeszcze jest rzeczy fantastycznych przed tobą. Bo tak naprawdę to, co wiąże się z pokonywaniem lęków, z pokonywaniem obaw, dużo bardziej nas rozwija. Dużo bardziej powoduje, że mamy ochotę na więcej, że każdego dnia mamy wtedy motywację do tego, żeby coś robić, żeby działać. A jeżeli wykonujemy tylko rzeczy łatwe, przyjemne, to wbrew pozorom to się nam nudzi. Umysł też jest tak skonstruowany, że lubi rzeczy, które podkręcają trochę tę adrenalinę, dodają trochę tych emocji, które jeszcze kilkaset lat temu byłyby traktowane jako sygnał do ucieczki, że należy się przed nimi chronić, ale jednocześnie pobudzają cię do działania, więc wykonywanie każdego dnia jednej rzeczy, nie więcej, jednej rzeczy, która cię przeraża, to też pobudza ciebie, pobudza twoje emocje i dodaje ci chęci do działania, do pokonywania tych kolejnych kroków, do wykonywania czynności, które przyspieszą realizację twojego celu, które cię rozwiną. A zobacz, jeżeli codziennie będziesz wykonywać jedną rzecz, która jest łatwa, przyjemna, lekka, szybka, to co z tego? Okej, dobrze, zrobiłeś to. Ale co to dało tobie? W jaki sposób cię to rozwinęło? Bo jeżeli to miało być łatwe, lekkie i przyjemne, to prawdopodobnie to znasz, prawdopodobnie już to wykonywałeś i jest to czynność, która nic nowego nie wnosi do twojego życia. A jeżeli każdego dnia będziesz wykonywać jedną rzecz, która cię przeraża, przerasta, zanim ją zaczniesz wykonywać, masz poczucie, masz wyobrażenie, że tego nie zrealizujesz, tego nie osiągniesz, to jeśli to zrobisz, to jaką dumą to musi cię napawać? Jakich pozytywnych emocji musi ci to dostarczać? A jeżeli z jakichś powodów nie uda ci się tego wykonać, to masz po prostu dodatkową lekcję, wyciągasz wnioski, to też jest dla ciebie korzyść. Już wiele razy mówiłam ci o porażce, że przygotowując się i robiąc wszystko, co w twojej mocy, mimo wszystko coś pójdzie nie tak, to nie ma mowy o porażce. Więc każdego dnia wykonuj jedną rzecz, która na pierwszy rzut oka przeraża cię, przerasta. A zobaczysz, jak wiele możesz, jak każdego dnia możesz więcej i szybciej osiągać swoje cele. Trzymam za ciebie kciuki. Cześć!